Pozdrawiamy Was serdecznie. Piąta niedziela Wielkiego Postu i pragnienie, że chcemy ujrzeć Jezusa. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Czy jeżeli do tej pory nie udało nam się tego dokonać poprzez swoje praktyki duchowe czy wyrzeczenia, nie czujemy jeszcze, że ten Wielki Post jest dobrze przeżyty? Czy my mamy jeszcze szansę skorzystać z pełni tych łask Wielkiego Postu, jeżeli do tej pory może coś zaniedbaliśmy, albo coś nam nie wyszło, czy powinniśmy zacząć od nowa, czy jak? Ja myślę, że Wielki Post nie jest ostatnią szansą, nie? Na to, żeby przylgnąć do Pana Jezusa, ale Wielki Post jest taką propozycją w konkretnym czasie, w konkretnym terminie, tak? Cały czas Pan Jezus wyciąga do nas rękę i cały czas Pan Jezus zaprasza nas na drogę spotkania z Nim. Czy to będzie Wielki Post, czy to będzie okres wielkanocny, który tuż, tuż, wiosna piękna już za naszymi oknami powoli wszystko się rozwija. Czy to będzie lato, czy to będzie jesień, czy to będzie zima. Zawsze mamy czas na to, aby wyruszyć w tą drogę. W drogę poznania Jezusa, w drogę, w której doświadczymy Jego mocy, ale również doświadczymy Jego działania. Ja pamiętam taką historię, którą opowiadał kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. On powiedział kiedyś, że kiedyś matkę Teresę z Kalkuty śledził jeden z dziennikarzy. Calutki dzień śledził ją. Patrzył, co ona robi, co wykonuje, gdzie chodzi, czym się zajmuje. A ona tych ludzi trędowatych wyciągała ze śmietników. Bez rąk, kończyny zjedzone. I w końcu ten dziennikarz nie wytrzymał i mówi: matko, żeby dali mi $1 000 000, ja bym tego nie robił. A ona malutka, jak opowiada kardynał Krajewski, nie miała jedynek. Uśmiechnęła się i powiedziała: ja też bym tego nie robiła. Tylko kiedy się Go dotykam, dotykam się Jezusa. Ale żeby to zobaczyć, to najpierw przed tym Jezusem muszę opalać się, przed Najświętszym Sakramentem. I matka Teresa z Kalkuty nie pozwalała żadnym siostrom iść do ubogich, jeśli wcześniej nie adorowały. No nie? Bardzo taki mocny obraz. Obumierania dla Boga, nie? Z egoizmu. Obdzieranie się z tego, co ludzkie, co może... I przekraczania granic, tych możliwości, które na ludzki rozum są nie do osiągnięcia, nie do zrobienia. No nie? I bardzo, bardzo lubię słuchać księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który mówi, że Ewangelię trzeba głosić bezkompromisowo. Albo zamilknąć, albo nic nie mówić, no nie? Papież Franciszek to robi, to czyni. I on dla wielu, zobacz, że jest wkurzający, nie? Bo robi to, co zrobiłby Jezus. Bo nie pozwala wypoczywać na kanapie, nie? Tylko zachęca do działania. Do działania, które czasami wyzuwa nas, może obdziera też z sił, z wygody. Ja powiem szczerze, że dzisiejsza Ewangelia o tym właśnie obumieraniu ziarna chyba najbardziej dotyka mnie w tym Wielkim Poście, ponieważ odsłania moje doświadczenie osobiste, rodzinne. Kiedy mój tato zmarł, kiedy głosiłem kazanie na jego pogrzebie, mój tato jako rolnik, zawsze patrzyłem, jak on to ziarno wrzuca w ziemię, jak pielęgnuje, dba i troszczy się o ten wzrost, ale też o to, aby nie było zachwaszczona ta ziemia. Bardzo mi obrazuje też pracę na niwie pańskim, w naszym kościele. I pamiętam, jak dziś to porównanie, które użyłem na pogrzebie, kiedy powiedziałem, że mój tato, kiedy przechodził przez próg domu, mówił: przyszedł czas na żniwa. I w tym momencie, kiedy przyszedł czas śmierci, pomyślałem sobie, że przez próg szpitala przeszedł anioł śmierci i powiedział: przyszedł czas na ciebie. I wtedy sobie uświadomiłem, że tak jak ziarno nie obumiera po to, aby zginęło, aby chlebem się stało, aby stało się jeszcze większą obfitością, tak sobie wtedy uświadomiłem, że to nasze życie, to nasze spalanie, obumieranie, ono przynosi
pokarm daje innemu człowiekowi, tak jak zboże daje pokarm człowiekowi, ale też służy jeszcze większemu wzrostowi. Czyli właśnie to obumieranie ziarna uświadamia nam to, co najpiękniejsze i najcenniejsze, i to rodzi się w bólu. My tego bólu często w kulturze przyjemności, w której żyjemy, się boimy, uciekamy często od bólu i przez to bardzo często tracimy to, co jest cenne, czyli tracimy wzrost i tracimy Boga sprzed oczu. Ale my też czasami musimy wpaść w totalne bagno, żeby coś zrozumieć, żeby otworzyć oczy, tak? Ale też, żeby zacząć na nowo robić coś, tak? Zmienić swój styl życia, zmienić swoje nastawienie, a może i nawet swoją relację do Pana Boga. Czasami musimy dotknąć tego dna, o którym mówisz, żebyśmy coś zrozumieli. I pewnie też w moim życiu było wiele takich momentów, kiedy po prostu no, schodziłem z tej drogi, którą Pan Bóg mi wyznaczył, ten plan, no nie? W bok i pojawiało się bagno. Jak wpadniesz w bagno, to cały się ubrudzisz. Dokładnie powiedziałem. Czy warto się zatem starać, skoro człowiek, trochę człowieka wysiłki, to trochę taka syzyfowa praca. Staramy się, ten kamień syzyfowy wpychamy w tą górę wysiłkiem, poprzez zmagania, pracę nad sobą. I nagle przychodzi moment, kiedy znowu stajemy w tym samym momencie i znowu musimy walczyć czasami z tymi samymi rzeczami. I znowu pojawia się ten sam grzech, i znowu pojawia się ta sama słabość, i znowu pojawia się to, co mnie odgradza od drugiego człowieka, od Pana Boga. Ale to nie można się poddawać, tylko wstać, iść do przodu, no nie? To obumieranie, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, to jest potrzebne nam w życiu. Czasami musimy obumrzeć. Czasami musimy z czegoś totalnie zrezygnować, żeby zobaczyć albo zrozumieć coś piękniejszego. Może to obumieranie z tego, co nie dawało mi szans na to, aby pokochać drugiego człowieka, a nawet zrobić coś dobrego, być miłosiernym dla drugiego człowieka. To obumieranie, ta sytuacja może pokazała mi coś innego. Coś, czego nie myślałem, na co nie zwracałem uwagi, coś, co... No nagle takie światełko się zaświeciło, nie? Idź tą drogą. Mi zawsze rzucanie ziarna w glebę oczywiście kojarzyło się z głoszeniem Słowa Bożego, że my głosimy i często nie widzimy czasami nawet wzrostu, bo jeden wrzuca, drugi podlewa, jeszcze kto inny zbiera. Ale bardzo często też mi się kojarzyło z samą Matką Bożą, tą Matką bolejącą, tą Maryją, która gdzieś tam usuwa się w cień, o której jest czasami tak mało powiedziane, jest tak jakby przykryta pod płaszczem powierzchni ziemi, której nie widać, ale wzrost zgody na Boga, na przyjęcie słowa, które stało się ciałem, a teraz trwanie i towarzyszenie w Kalwarii, to jest to doświadczenie tego bólu, które przynosi i przyniesie nam życie, nie? Maryja była w najważniejszych momentach działalności Pana Jezusa. No wiemy, że była przy narodzinach, bo narodziła, urodziła Pana Jezusa, tak? Później uciekali do Egiptu. Później była na tym weselu w Kanie Galilejskiej. Później słuchała go z boku. Nie słyszymy żadnych słów. Żaden ewangelista nie zapisał żadnych słów, tak? Później była przy krzyżu, kiedy Jezus skierował do niej słowa oto Syn Twój, tak? W tym momencie dał nam ją za matkę. I później była w Wieczerniku. Najważniejsze momenty. I chyba nam też w czasie tej naszej drogi wielkopostnej potrzeba takiego zatrzymania się nad tymi najważniejszymi momentami w naszym życiu, tak? A może warto w tych ostatnich dniach, a może godzinach Wielkiego Postu spojrzeć na te momenty, w których, które no jakoś odznaczyły się w moim życiu, tak? Które zapamiętałem, które sobie przypominam do dnia dzisiejszego. A może w tych momentach trzeba znaleźć coś, co trzeba doprowadzić do końca? A może z kimś się pojednać? A może kogoś pouczyć? A może kogoś pokochać?
Muszę docenić rodziców, którzy tak naprawdę wychowując nas, obumierają dla nas, prawda? Odbierają sobie czasami od ust to, co może by chcieli, a chcą, żeby służyło nam poprzez trud i zmaganie wychowania. Ja właśnie tą Ewangelię też bardzo mocno odzwierciedla mi właśnie trud wychowania dzieci przez rodziców, zrezygnowanie czasami z siebie. I Pan Bóg czasami właśnie daje nam taki obraz ludzkiego gdzieś tam przeżywania, egzystencji, w którym możemy zobaczyć tą miłość Bożą, który obumiera dla człowieka. Bo sam fakt, że Bóg umiera na krzyżu dla człowieka, to jest niesamowity heroizm, prawda? Mhm. Czy to musiało się dokonać? Musiało się dokonać, abyśmy zrozumieli, czym jest miłość, że mamy wielkiego Boga, który potrafi w naszym życiu czynić wielkie rzeczy. Wierzysz w to?